Autorka Inid Blyton. Zaklęty las. Przełożyła Maria Makuch. Wydawnictwo Znak Emotikon. Czyta Anna Jankowska. Rozdział pierwszy. Jak Joe, Beth i Franny trafili do zaklętego lasu. Było sobie kiedyś troje dzieci. Joe, Beth i Franny. Zawsze mieszkały w mieście, lecz ich ojciec dostał pracę na wsi, więc bardzo szybko musiały się tam przeprowadzić. Ale fajnie, że zamieszkamy na wsi – Wykrzyknął Joe. Będę wszystko wiedziała o zwierzętach i ptakach. A ja nazrywam mnóstwo kwiatków, tyle ile mi się podoba, powiedziała Beth. A ja będę miała własny ogródek, dodała frani. W dniu przeprowadzki dzieci były bardzo przejęte. Pod dom podjechała niewielka furgonetka, do której dwaj mężczyźni pomagali mamie i tacie załadować wszystkie rzeczy. Wypełniony po brzegi samochód odjechał. Dzieci włożyły płaszcze i czapki gotowe, by udać się z mamą na dworzec i wsiąść do pociągu. Zaraz ruszamy! krzyknął Joe. Na wieś, na wieś, na wieś nuciła Bet. Może spotkamy tam wróżki? powiedziała frani. Pociąg z gwizdem potoczył się po szynach, wypuszczając kłęby pary. Z nosami przyklejonymi do szyb patrzyli na znikające brudne domy i dymiące kominy. Jak oni nie cierpieli miasta i jak cudownie będzie na wsi, czyste powietrze, wszędzie kwiatki i świergot ptaków w żywopłotach. Pewnie będziemy mieć jakieś przygody, powiedział Joe zobaczymy strumienie i pagórki, ogromne pola i gęste lasy. Och, będzie wspaniale. Na wsi raczej nie będziecie mieć więcej przygód niż w mieście, powiedział tato. Przypuszczam, że nawet możecie się nieźle nudzić. Jednak całkowicie nie miał racji. Ojej, zobaczycie, co spotkało te trójkę dzieci. W końcu zajechali na maleńką stacyjkę i wysiedli z pociągu. Zaspany bagażowy załadował dwie walizki na wózek i obiecał, że dostarczy je później. Rodzina ruszyła krętą wiejską drogą, z przejęciem rozmawiając. Ciekawe, czy będzie tam ogród? powiedziała frani. Zbliżając się do nowego domu, byli już bardzo zmęczeni i odeszła im ochota na rozmowy. Ojca nie było stać na jakikolwiek środek lokomocji, musieli zatem pokonać pieszo osiem kilometrów. Mieli za sobą naprawdę długą drogę. Żaden autobus tam nie dojeżdżał, więc zmęczone dzieci powłóczyły nogami i marzyły o szklance ciepłego mleka i przytulnym łóżku. W końcu dotarli na miejsce i ojej, warto było tak długo wędrować, bo domek był naprawdę uroczy. Po ścianach pięły się różowe, białe i czerwone róże, a przy drzwiach frontowych rosło mnóstwo krzewów kapryfolium. Jednym słowem, domek był śliczny. Furgonetka stała na podjeździe, a dwaj mężczyźni wnosili meble do środka. Ojciec im pomagał, podczas gdy mama rozpalała ogień w piecu kuchennym, by wszystkim przygotować coś gorącego do picia. Byli tak zmęczeni, że tylko przełknęli trochę ciepłego mleka, zjedli potoście i dosłownie padli jak kłody na naprędce przygotowane łóżka. Joe wyjrzał jeszcze przez okno, ale był zbyt śpiący, by cokolwiek dostrzec. Dziewczynki natychmiast zasnęły w swoim małym pokoiku. Joe w jeszcze mniejszym także zapadł w głęboki sen. Z jaką radością obudzili się, gdy poranne słońce wpadało do środka przez bardzo dziwne okna? Joe, Betty, i Frani błyskawicznie się ubrali, szybko znaleźli się w malutkim ogrodzie, biegali po bujnej, nieskoszonej trawie, wdychając zapach rosnących wszędzie róż. Mama przygotowała im na śniadanie jajka, które z apetytem pochłonęli. Wieś jest fantastyczna, powiedział Joe, patrząc przez okno na odległe pagórki. Będziemy mieć warzywa w ogrodzie, stwierdziła Bet. I chodzić na wspaniałe spacery dodała frani. Tego dnia wszyscy pomagali zaprowadzić w domku ład i porządek. Ojciec na nazajutrz musiał być w pracy. Mama miała nadzieję, że będzie mogła zarabiać praniem i dzięki temu kupi kilka kur. To dopiero będzie radość. Będę zbierała jajka co rano i wieczór, obiecała Frani z uśmiechem. Chodźmy zobaczyć naszą wieś, powiedział Joe. Możesz nas zwolnić na godzinkę, mamo? Tak, już was nie ma, powiedziała mama. I już ich nie było. Zniknęli za bialutkimi drzwiami i pobiegli krętą drogą. Rozglądali się bacznie wokoło, pędzili przez pole z różową koniczyną i całym rojem pszczół. Brodzili w małym, ciemnym strumieniu, który gadał do siebie przepływając pod skąpanymi w słońcu wierzbami. I nagle wyrósł przed nimi las. Nie był tak bardzo oddalony od domu, prawie że na jego tyłach. Wyglądał jak zwyczajny las, tylko zieleń drzew była o wiele ciemniejsza. Od zarośniętej ścieżki oddzielał go wąski rów. Las krzyknęła z zachwytem Bet. Świetne miejsce na piknik. Ten las jest tajemniczy, w zamyśleniu powiedział Joe. Nie sądzisz, Bet? Hm. Drzewa są potężne, ale w innych lasach też takie bywają, odparła Bet. Wcale nie, stwierdziła Frani. Liście szumią tu całkiem inaczej. Posłuchajcie. Zatem słuchali i Frani miała rację. W tym lesie drzewa nie szumiały jak te w pobliżu ich domu. Jakby ze sobą rozmawiały, powiedziała Bet. Przekazywały sobie szeptem tajemnice, których nie rozumiemy. Ten las jest magiczny, wypaliła nagle frani. Wszyscy przystanęli i w milczeniu słuchali. Słyszysz, wiesz, mówiły drzewa i przyjaźnie skłaniały się do siebie. Tam mogą mieszkać wróżki, powiedziała Bet może przeskoczymy przez rów i wejdziemy nie odparł joe moglibyśmy się zgubić najpierw poznajmy drogi wokół domu a potem przyjdzie kolej na las nagle usłyszeli głos mamy dobiegający z domu joe bet frani czas na lunch dzieci natychmiast poczuły głód na chwilę zapomniały o dziwnym lesie i pobiegły do nowego domu mama przygotowała im chleb z dżemem truskawkowym a one pochłonęły cały bochenek gdy rodzeństwo skończyło posiłek, nadszedł ojciec. Robił zakupy w wiosce oddalonej o prawie pięć kilometrów, więc wrócił głodny i zmęczony. Tato, dzisiaj chodziliśmy po całej okolicy, powiedziała Beth, nalewając mu dużą filiżankę herbaty. Odkryliśmy piękny las, dodał Joe. Zdawało nam się, że tamtejsze drzewa ze sobą rozmawiają. Zapewne to ten las, o którym dzisiaj słyszałem, odparł ojciec. Dziwnie się on nazywa, moje dzieci. A jak? Zapytał Joe. Podobno to jest zaklęty las. Ludzie tam nie wchodzą, jeśli nie muszą. To zabawne, że w dzisiejszych czasach ktoś opowiada takie historie. Nie sądzę, by w tym lesie działo się coś naprawdę niezwykłego. Jednak nie zapuszczajcie się tam zbyt daleko, bo możecie się zgubić. Dzieci z przejęciem spojrzały po sobie. Zaklęty las. Co za niesamowita nazwa. W tym momencie każde z dzieci pomyślało to samo jak najszybciej muszę pójść do zaklętego lasu. Gdy już wszystko zjedli, ojciec wyznaczył im pracę w zarośniętym ogrodzie. Joe wyrywał wielkie osty, zaś dwie dziewczynki plewiły zachwaszczone grządki, rozmawiali przejętymi głosami. Zaklęty las od razu było wiadomo, że jest w nim coś magicznego. A ja wiedziałam, że muszą tam być wróżki, powiedziała Frani. Sprawdźmy to jak najszybciej, wykrzyknęła Bet. Odkryjemy o czym szepczą drzewa, poznamy wszystkie tajemnice lasu i zrobimy to bardzo szybko. Wieczorem, przed pójściem spać, wszyscy troje stanęli przy oknie, wpatrując się w ciemność. Tam za domem był tajemniczy szepczący las. Co ich spotka w zaklętym lesie?